Dzień dobry przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na audycję Login Aktywni. Mamy 1 kwietnia, mamy 61 urodziny programu trzeciego i te urodziny będziemy świętować naprawdę z zacnym gościem, bo gościem trójki jest piłkarski sędzia Szymon Marciniak. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry, i to nie prima <laughs> To nie prima pluralizm. Czy już kursz opadł? Po tym, mundialu, po tym finale Mundialu, trzy miesiące minęły, czy, czy ciągle pan w tak zwanym kotle? Nie, cały czas je skoczył. Przeraziło mnie kiedyś, jak, jak kiedyś po finale, kiedy kiedy Ludzie powiedział, że twój życie już się zmieni, musisz się do tego przyzwyczaić. Tak sobie pomyślałem, no, jak troszkę kurtuazji, troszkę wiadomo, fajnie to wszystko poszło może być chwilę rozgłosu, ale tak jak rozmawiamy, trzy miesiące po, a tu nic nie cichnie, to co lubię najbardziej, to zielone boisko i, i, i sędziować. Ale już można powiedzieć, że się zaklimatyzowałem chyba w tym, w tym zwariowanym świecie, bo mimo wszystko to troszeczkę zwariowany świat. A jak to życie się zmieniło? In plus czy, czy jest po prostu inaczej? Jest inaczej. No, skłamałbym bym powiedział i minus, bo, bo nie zapraszałem je po to, żeby nie wiem, rzucać pomidorami, tylko raczej tak. zapraszałem po to, żeby, żeby wysłuchać jak to było, jak to wszystko się zdarzyło, jak to się zaczęło. I, i fajnie, że jest szansa młodych ludzi szczególnie zmotywować, bo dostaje niezliczone wiadomości na, na social mediach od młodych ludzi, którzy pytali jak tam się, jak to się zaczęło, e, dlaczego zostałem sędzio? I, i pamiętam, że szczególnie po mistrzostwach, kiedy gdzieś tam odpowiedziałem kilka razy i, i teraz to już są dziesiątki, jeżeli nie setki, dostaję wiadomości, że e, panie Szmonie, zdałem kurs, zaczynam sędziowanie i, i to jest gdzieś tam wewnętrzna radość, wewnętrzne naprawdę zadowolenie z tego, że udało się kogoś namówić, ja wiem, że duża grono z tych ludzi wymięknie, odpadnie, bo to taka jest kolej rzeczy, takie jest te sito sędziowskie, że zostają tylko ci najlepsi, najtwardsi, tacy, co najbardziej wierzą, ale, ale to jest mega uczucie, kiedy wiesz, że przez kilka SMS-ów że ktoś poszedł na sędziowanie. Jeszcze większą radość daje, daje taka wymiana. Na początku ona jest średnio miła, bo ktoś tam się do mnie na przykład odzywa, że o, paj, sędzio, ale żeś pan wiznął na przykład dla tej, dla tej drużyny. No i gdzieś tam po kilku wymianach, jak gdzieś tam. Pokazuje dlaczego tak jest, dlaczego taki jest przepis. I można powiedzieć, że po dwóch, trzech wiadomościach nagle dany delikwent mówi nie, panie sędzio, trochę jest tu sensu, co pan w tym mówi. No i później gdzieś tam jakaś taka mała nić się zawiązała, porozumienia i ci ludzie zostają sędziami. To jest dla mnie takie najfajniejsze, że teraz oni zobaczą jak to jest, pojadą gdzieś na niedu nieduże boisko, nieduża miejscowość Dostanie parę pozdrowień, się że napiszcie mi koniecznie po każdym meczu, gdzie was będę pozdrawiać. Jakie to jest uczucie? Czekam z niecierpliwością, bo dopiero sezon się zaczyna w tych niższych ligach. Kursy, właśnie, w styczeń, luty, marzec się odbywały, także przybyło nam troszeczkę młodych sędziów. Generalnie w sporcie tak jest, że jeżeli jest gwiazda, to potem ciągnie za sobą innych i, tak jak pan powiedział, część odpada, natomiast z reguły jakaś tam perła też się wykuje. No, najlepszym przykładem są polskie skoki, prawda? Był Adam Małysz. Potem był Kamil Stoch i Piotr Żyła i Dawid Kubacki, więc coś mi się zdaje, że będziemy jeszcze mieli takich Szymonów Marciniaków za, za jakiś czas. Daj Boże, bo to ten właśnie trend trzeba wykorzystać. Też tak uważam, W UEFA też tak to działa. Jeżeli masz sędziego elity, to wtedy, kiedy ja na przykład skończę, to będą szukali następcy, bo uważają, że jest to fajny, podatny grunt, Polska, na to, żeby, żeby wychowywać młodych kolejnych sędziów. Tym bardziej, że jest kilku sędziów jeszcze w pierwszej kategorii UEFA, czyli no, za mną oczywiście level, ale, ale, ale też sędziów fajne, fajne mecze, czyli jest to dla nich taki ogródek, gdzie, gdzie naprawdę można, można coś fajnego posiać. Także to jest szansa dla młodych ludzi, cały czas im to powtarzam. Tylko dzisiejsze generacje są inne, oni są wszystko teraz, na, na wczoraj, na, e, natychmiast, a trzeba to wszystko wypracować. Trzeba to wszystko zaczekać, troszeczkę poświęcić, pocierpieć po drodze. No pewnie Muszę znajdą się tacy, nauczyć. Pewnie znajdą się tacy, co będą w stanie pocierpieć no też tak, tak uważam. Myślę. Też tak uważam. Panie Szymonie, czy z tej perspektywy trzymiesięcznej, wspominając finał mundialu, pan by gwiznął coś ważnego inaczej w tym spotkaniu? Nie, no całe szczęście. Te największe decyzje były, były naprawdę fajne i były naprawdę korekty. Jedyną taką rzeczą, która tak oglądając, lekko mnie bolała, nie udało się zastosować korzyści dla Francuzów pod sam koniec meczu, kiedy wychodzili, był brzydki faul od tyłu. I miałem obawę, że, że po tym faulu yy, Koman się zerwie i będzie chciał odwetu na kuni, bo to był taki mhm. tak troszkę wioskowy faul. Bym powiedział taki hamski faul. I, I miałem krótki dylemat w głowie, kiedy zacząłem, że on się tak szybko zrywa. No to źle przeczytałem, bo ja uważałem właśnie, że to będzie rewasz. A Koman się chciał zerwać, do tego, żeby dalej, dalej biec piłkę. Także to jest jedyna taka, taka rzecz, która, która troszeczkę boli sędziego, bo to zawsze chcesz, szukasz perfekcjonizmu jako sędzia, szukasz każdej najlepszej decyzji. No I tu można było zachować się lepiej, nawet, nawet należało zachować się lepiej. Gwiznąłem. oczywiście ktoś powie środek boiska, jeszcze było kilku zawodników, ale jeżeli rozmawiamy o perfekcji, no to, to bym zrobił inaczej. Pan mówi, że przed pierwszym gwizdkiem sędziego są dwa kolory koszulek, są numery do pomocy i tak naprawdę nie ma większego znaczenia co się sędziuje. Tak jest? Jest, jest tak. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że finał, li... no finał Mistrzów Świata, czy uh -huh. być może w przyszłości finał Ligi Mistrzów jest takim samym meczem jak każdy inny, dlatego że no jednak, gdzie nie spojrzysz, to gigant futbolu i tak naprawdę koszulka koszulką, ale, ale już poznajesz się z zawodnikami po twarzach, z wieloma z nimi widziałem się na boisku i no właśnie, im sędziowałem. Tak, pan. tak, no, to też jest dużo łatwiej i dla zawodników, i dla sędziego, A. kiedy kiedy jest już jakaś relacja między nami, ta relacja była bardzo, bardzo pozytywna, bo tak się to ułożyło, że sędziowałem obu drużynom w poprzednich mhm. fazach, także był już duży kredyt zaufania dla, dla naszego zespołu. Była też spora sympatia, bo wiem, że po, po obu meczach media w danych krajach bardzo, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie nas opisały, więc to zawsze działa im plus, dlatego że piłkarz, piłkarz też czyta gazety, piłkarz czyta media. Jest trener, jest sztab przygotowania, który mówi, panowie sędziowie, tak to wygląda, bowiem od piłkarzy, że dzisiaj sędziuje wam na przykład Marciniak, daje pograć, nie przewracać się, nie marudzić mu, bo można się tylko narazić. I, i, i oni, oni wiedzą, oni, oni to wykorzystują w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to już są naprawdę inteligentni piłkarze, to nie są lata 20 lat wstecz, kiedy nie znali przepisów, kiedy nie widzieli jak się odezwać, jak się zachować. Dzisiaj już przechodzą tą edukację i są coraz bardziej inteligentni na boisku, co sprawia, że my mamy troszkę ciężej. Czy sądziował pan kiedykolwiek bardziej emocjonujący mecz niż ten finał? Nie było chyba w historii piłki nożnej bardziej emocjonującego meczu, tak mi się wydaje. A przynajmniej ci, którzy lepiej znają tę historię, jak mm -hmm. Luigi Kolina, który przyszedł i, i po prostu początek nie mógł wapać oddechu, mówi: Z jednej strony chciałem, żeby to się już skończyło, bo te decyzje, które miałeś, fenomenalne i, i, i nie chcesz, żeby coś się zepsuło. Mm -hmm. no ale z drugiej, tak sobie myślałem, siedząc tam w tym VIP-zonie. Niech to jeszcze trwa, niech to trwa tak długo jak się da, bo w tym meczu było wszystko, tak naprawdę kiedy byśmy my mieli coś wyreżyserować, pomyśleć co mogło być fajniejszego, to chyba nie moglibyśmy nic dodać, ani nic ująć z tego z tego finału. No było wszystko, od, od gdzieś takiego pewnego prowadzenia Argentyńczyków, takiej już pewności siebie, trochę przesadzone, już bym powiedział, podchodzącej troszeczkę pod arogancję, już ole, grali już piętkami, już, 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 no, to, co mają piłkarze, kiedy już się ładnie układa. Chociaż zawsze, powtarzam, ten czasie ich nie zawsze mówi 2-0 to najbardziej niebezpieczny wyniki. I jak się okazało, tak Argentyńczycy było. nie doczytali tego zdania nie od naszego selekcjonera tak. tak, ale e, i nagle 2-2 e, no, fenomen się przebudził, tak? bo, e. bo na początku rzeczywiście widać było po, po Kilianie nawet taki brak wiary, no bo kiedy widzisz, że nic ci nie wychodzi w tym finale, a Argentyna robi, co chce de facto. I utrzymanie piłki na trybunach rządzą, bo, bo co by nie było, było chyba tak uważam 70 do 30, jeżeli byśmy popatrzyli na kolorystykę, na flagi, więc wszystko tym tej się Znaczy te śpiewy, prawda? Oni dominują generalnie są, na trybunach. Tak, to z kim by nie byli, to jednak te to ich muzyczki są i przyśpiewy tak melodyjne. No, Rodzina chyba pana była z Argentyńczykami, że tak? E, może nie z, żeby nie było, nie zy, <grym> ale, ale... ale żeby byliśmy, byli, byli rzeczywiście cały FIFA Staff, mm -hmm. nasi, nasi też koledzy, którzy pomagali. Całe IT siedziało od razu przy, przy buforze Aha. z Argentyńczykami. I kiedy oni zobaczyli, że nasi tak nie wiadomo, komu kibicują, zapytali i oni pokazali na koszulkę, przecież widzisz, że jest napisane I love my referee. No i oni tak, ale nie, nie wierzyli, no come on. siedzisz, jest 90 tysięcy ludzi, no, tak. no i siedzi koło ciebie jakaś kobieta i mówi, że ona jest żoną tego, tego sędziego. No, tak popatrzyli, ale jak zaczęli na telefonie to dopiero, dopiero zaczął się duży szacun do nich i było fantastycznie, ale, ale później ta dogrywka, która też tak naprawdę stworzyła kolejną historię, bo, bo możesz grać mecz, 90 minut, pasjonujący, 2-2, też nie zapominajmy o tej symulacji, bo to była chyba, nie, nie chyba, to była najtrudniejsza decyzja dla mnie w całym, w całym meczu, ale później dogrywka i tak sobie myślisz, Boże, jak to się ułoży jeszcze, tak? No w tej dogrywce też widziałem, nie tylko ja i zespół, że Francja zaczynała lepiej wyglądać fizycznie już końcówka meczu naprawdę Francja napierała. No ale to tak mają właśnie giganci futbolu, że, że niby nie idzie, już nie idzie, troszkę mniej siły. I Messi strzela na trzy-dwa i sobie tak myślisz co tu, się jeszcze, co tu się jeszcze może dzisiaj wydarzyć? Mnie później ten karny za rękę i pamiętam, kiedy Martinez do mnie poszedł bramkarz, bramkarz Argentyny. Tak. bramkarz, bramkarz. No. Ale Mega jakiś mega, złapaliśmy taki naprawdę flow, mega kontakt i, już nawet w tunelu przed meczem on był chyba takim jedynym, który podszedł gdzieś, bo, bo wszyscy byli bardzo skupieni. On był mm. takim jedynym, który gdzieś tam pożartował, mówi, że super, cieszę się, że, że to ja będę gwizdał i tak dalej. No i on tak podszedł przy tym karnym i mówi, ale tak, tak troszkę jest bez wiary już, będziesz sprawdzał? Ale tak spojrzał, ja jeszcze tak, tylko tak na niego tak spojrzałem, a on mówi, nie, ja widzę, że nie, dzisiaj, a, jesteś pewny. I ja sam powiedziałem, co tu sprawdzać? Przecież ręka ewidentna, ale oczywiście czekasz na, na potwierdzenie war. Ale to zawsze na boisku sędzia gra kilka meczów i jesteś takim aktorem w kilku, w kilku zdarzeniach, w kilku akcjach z kilkoma zawodnikami. Jednego musisz lekko i drugiego musisz się tam pochwalić, trzeciego oczywiście musisz ominąć, bo, a społeczny, czwarty jest widać, że jest jakiś lider, musisz z nim porozmawiać w inny sposób. Strasznie to jest ważne, żeby tak pozarządzać, żeby każdy, a zupełnie są inni. Ale pan się do tego szykuje? Pan wie, jak oni są właśnie osobowościowo, czy pan raczej czuje w trakcie meczu? Takie rzeczy to. No, do, oczywiście, to Ktoś, my się po, malutku gdzieś przygotowujemy. Wiemy, kto jest liderem zespołu, wiemy, że nie wiem... Messi jest bogiem na boisku i generalnie wszyscy idą za nim jak w ogień. Ktoś go kopnie, cała Argentyna będzie biegła do bitki po to, żeby gdzieś tam oddać. Jest Rodrigo de Paul, myśl, myślę, że taki chyba najtrudniejszy zawodnik Argentyny, który z sprawia. Messina. Tak mówią, tak mówią. Rzeczywiście tak to wyglądało troszkę na boisku, że jak gdzieś tam Messi był to ten Rodrigo zaraz tam do zawodnika leciał. No uważaj teraz, no i uważaj teraz, się już pilno. Także to są takie tak, rzeczy. Są które, takie teksty, tak, tak? Ale to normalne, takie te no. krótkie no. tresztoki albo takie ogólnie krótkie short talki, cały czas są na boisku i, i sędzia musi być uważny, trzeba to wyłapywać, po to, żeby tam nie pozwolić, żeby doszło do jakiejś eskalacji. Czasami jest ciężko, bo czasami to jest jeden, jedno głupie zdanie, jeden głupi przytyk, Czasami chyba hamsy po prostu mogą gdzieś tam ubliżyć, czy. czy Czasami łapią się takich najsłabszych ym, i najbardziej wrażliwych punktów, czyli gdzieś tam rodzina, żona, ona i to już jest wtedy ciężko ich opanować. Tak I jak i... z wtedy na tym pamiętnym finale no, z łukami, Nie dobra. byłem tak, że nie będę ale coś tam, coś tam, co nieco słyszałem. Mogę powiedzieć, co było w finale i... Mhm. i ale to, 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 aż do takich rzeczy nie, nie dochodziło. Zresztą wiedzą zawsze o tym rozmawiamy. Gdzieś przed wejściem na boisko mówię do nich, że jak coś, możemy zawsze pogadać. Mogę pozwolić, ale zawsze mi tłumaczę, że za zachowanie no mercy jest od razu i... i, i... I fajnie, że gdzieś tam znajdujemy ten, ten złoty środek, no i najkarne. No. Karne można powiedzieć, że to była wisienka na torcie, tak naprawdę. Bo ja wewnętrznie się mega cieszyłem, dlatego że jak masz wynik 3-3, obie drużyny w sumie zadowolone, tak, bo Argentyna czuła, że końcówka troszeczkę ucieka im z rąk. Doszło do karnych, wiedzą kogo mają w bramce, tak? bo to nie był pierwszy mecz, kiedy będą grane kiedy będą tak. karne. No Francuzi trudno, żeby nie byli zadowoleni, jak cały czas gonili. Gonili do 2-0, później gonili 3-2. Ale wiedzieli, że mają słabszego bramkarza z kolei pewnie. No, czy Ugo Loris jest słabszy? Nie wiem. No tak ciężko to czasami jest dyspozycja dnia. Mówi się, że już to wtedy był leciwy, no ale to tak, to rzeczywiście nie Wiele nie rzeczy się mówi, ta, ta. kiedy nam pokazywano, bo mamy dwóch trenerów te, przygotowania taktycznego i kiedy nam pokazywało obydwóch bramkarzy i mhm. też, też byliśmy przygotowani pod rzuty karne. To tak samo powiedzieli, że procent bronienia gdzieś tam karnych w Tottenhamie u Lorisa jest mega wysoki okay. i... I, I broni fantastycznie, więc to tak. Y, chociaż na papierze i patrząc na to, co było na mistrzostwach, bardziej chyba zbudowane karnymi były Emiliano Martinez, tak. to nie, nie będziemy się chyba oszukiwać, bo można powiedzieć, że wygrał mecz z, z Holandią, tak. ćwierć finałowy. Ale tu też zaczęło się oczywiście jakimś resztokiem, zaczęło gdzieś tam troszkę, on mnie troszkę zirytował, muszę, muszę przyznać, bo na początku chciałem zarządzić. Danie kartki jest bardzo niebezpieczne przy rzutach karnych dzisiaj, bo jak wiemy. Bramkarz musi stać jedną nogą na linii bramkowej. Jeżeli wyjdzie z niej przed obroną, to za pierwszym razem muszę go ostrzec. Ale za drugim razem muszę już mu dać żółtą kartkę. Czyli trzeba być bardzo oszczędnym z tymi kartkami i zrobić wszystko, co się da, żeby, żeby tą kartkę opóźnić. Więc ten pierwszy, te pierwsze podejście opóźniłem tak bardzo, jak się da. Ale też no, gdzieś tam wyprowadził z równowagi strzelca i jednego i drugiego, cały czas patrz na mnie, wiem gdzie strzelasz, no i co, już się boisz. Pan. Ale w sumie... te no w... rzeczy panu, bo tego to nie widać. przy Tego nie widać, tak. ale to też, no, każdy to wie, że tak jest, I, mm -hmm. ale tak z drugiej strony, no nic też takiego nie, nie mówi, co nie wiem, nie obraża nikogo, Jasne. tak tylko to jest taka jakaś gra nerwów. Z drugiej strony zawodnicy też tak bardzo są skoncentrowani, na przykład Leomes jest tak skoncentrowany. Mm -hmm. Uważam, że kto by do niego cokolwiek mówił... Nie jest w stanie się przebić, dlatego że Leo, po nim, on tak? ma swój, znaczy on, on mm -hmm. jest po prostu jak tak troszeczkę mm -hmm. w takim. Transie, nie tak? transie, a mógł na zasadzie tylko przygotować, wie, gdzie chyba chce strzelić, bo mm -hmm. e, chociaż w obydwu akurat meczach, które gdzieś tam oglądaliśmy, to w samym końcu zmienił, bo miał inne ułożenie stopy i na samym końcu odwrócił i uderzył wewnętrznym. Pan w na reakcję bramkarza trochę? Chyba tak, chyba tak, mm -hmm. aczkolwiek był przygotowany bardzo często, jak przygotowaliśmy się pod to, jak, jak strzelają karne, bo to też analizowaliśmy. To raczej wybiera sobie róg, mocne uderzenie, że ma super ułożoną stopę. A tutaj widać, że na końcu zmienił i bardzo lekko, bardzo lekko uderzył w drugą stronę. Także tak można powiedzieć, że mistrzowski wykonany, ale to trzeba mieć naprawdę nerwy, zostali prawie jak sędziowie. E, super. No. Jacek Moch tak mówił o Kazimierzu taka dygresja, że właśnie on podejmował decyzję w ostatniej chwili, patrząc na to, jak się zachowa bramkarz, no, ale na przykład na mundialu w Argentynie e, wykonał tego karnego źle. E, panie Szymonie. E, co było po finale, to mnie interesuje. Jak już z pana zeszło to ciśnienie, jak pan odreagował ten stres, bo, no, bo jakieś odreagowanie musiało być. Klapnął pan w tej szatni? I... No tak, właśnie. Ja tak za, za mocno to nie odtajałem, że tak powiem, z tego, z tego ciśnienia. Bo pamiętam, że kiedy weszliśmy do. do oczywiście długo trwała ta cała ceremonia. To, to też dobrze, że to tak trwało, bo zaczęło to ze mnie wszystko schodzić. Ogromna była presja. Mental, mental dostał strasznie i nigdy nie byłem tak jeszcze wykończony mentalnie, jak, jak tutaj po finale. Eee, w można powiedzieć tak, to był typowy mecz dla mnie, bo hmm. można powiedzieć, czasami są takie mecze, gdzie Astenci mają bardzo dużo roboty, gdzie, gdzie jest dużo sytuacji ze spalonym. Tutaj jedynie gdzie to taką ciężką sytuacją była u Tomka Kaliskiewicza przy bramce na 3-2 w mm -hmm. dogrywce, kiedy Leo strzelił. To, to trzeba było chwileczkę sprawdzić, mm -hmm. ale tak mecz mieli dla siebie bardzo normalny, nie było trudnych sytuacji. A to był mecz typowo dla mnie. Od, od początku na zarządzanie gdzieś tam, już kiedy już w drugiej, trzeciej minucie Rodrigo Depo i Rabio zaczęli się gdzieś tam jeden drugiego odepnął bez piłki, gdzieś tam ja musiałem wejść dosyć mocno, agresywnie. I tak sobie wtedy pomyślałem, mówię, kurczę będzie mecz dla mnie, tak, tak, tak to czujesz. No, i starałem się być bardzo skoncentrowany, co jest strasznie unikalne na boisku, bo sędzia nie jest w stanie być skoncentrowanym 90 minut. Musisz sobie wybierać te, te momenty, kiedy możesz się rozluźnić, kiedy musisz wypuścić powietrze. To są te wszystkie stałe fragmenty gry, to są jakieś zmiany, to jest czasami kontuzja. A tu cały czas coś było, tu nawet jak była gdzieś kontuzja, to już dwóch biegłych zawodników chcieli podnosić tego, który leżał, mhm. i no, no, czuć, bo no, umówmy się też: no, każdy widział fons na boisku, już złote trofeum, które stało, Jasne, i tak. każdy chciał je podnieść do, do góry, także można to zrozumieć. Ale myślę, że właśnie dlatego to kosztowało mnie y, tak dużo i po tej całej ceremonii, kiedy zaczęło tak opuszczać to ciśnienie, to takie były różne, różne myśli, różne uczucia. Z jednej strony mega radość, bo tak czułeś, że ten mecz poszedł rewelacyjnie. Z drugiej puszczało mnie i tak, zaczęła mnie boleć głowa, zaczęło coś. Tak sobie pomyślałem, Mówię, kurde, co się dzieje? Patrzyłem na moich chłopaków, już byliśmy blisko przed rozdaniem, me, me, rozdaniem medali, widziałem, że, że, że już było wzruszenie, już się pojawiło mhm. wzruszenie i, i tak naprawdę huśtawka nastrojów można powiedzieć w jednym Ale momencie. Fizjologicznie to wytłumaczalne. No. no chyba jednak tak, chyba jednak tak. Mimo wszystko byliśmy 16 zespołem w historii, który, tak. który miał szansę posądziować finał i, i całe szefostwo do nas zbiegło na, na, na boisko i Pierluigi, który de facto nie jest najbardziej wylewnym człowiekiem na ziemi, jakiego znam, a, a tutaj był, no widać, przeszczęśliwy, gdzieś tam puściły go te emocje, też wszystkim zależało, żeby ten finał, którego wszyscy pamiętają później po, po Mistrzostwach Świata był, był dobrze posądzony, ja nie mówię nawet fantastycznie, był dobrze posędziowany, bo tak było rozmawiane przed, przed meczem, żeby panowie żeby zapamiętali z dobrych decyzji, żeby te decyzje nie były jakoś kontrowersyjne. Czasami będą, bo czasami jest kontrowersja, ale to wybierzmy tak, żeby było najmniejszą kontrowersją, czyli po prostu wszyscy chcieli, żeby ten finalny feedback, finalny odbiór był jak najbardziej ok. No i tu, jak kiedy tylko wybiegł już z tunelu, bo oni siedzieli w, w Super wipowskiej tam strefie. I to chwilę czekaliśmy, reżyser nas przejął, bo to naprawdę to jest jak, jak, jak najlepszy film w Hollywood, kręcony kilku z reżyserów, był jeden reżyser od, od sędziów, który gdzieś się nas tam ustawiał i on nagle wybiegł z tego tunelu, nie musiał nic mówić, aż widziałem wszystko po, po jego twarzy, co myśli, jak myśli, wziął mnie, wziął mnie yy, do góry praktycznie, podniósł, przytulił. Co w naszym przypadku, na naszych wag jest, jest, jest naprawdę sukcesem. No i no, widać było tą radość, bo później wszyscy następnie nadbiegali. Hani, czy też taki wiceprezydent Massimo Busaka, i wszyscy byli szczęśliwi. I później, kiedy weszliśmy do szatni, to był ten moment taki na to, żeby kurcze zagrała muzyka, bo ona zawsze w szatni głośno muzyka gra i, i Tomek, Tomek, Liskiewicz tam już odpalał muzykę, wjechały szampany Gianni Infantino, cała, cała śmietanka. Ja tak sobie usiadłem w rogu. I oni mnie wszyscy wołali, ja mówię, no, no dajcie mi 5 minut, proszę. Położyłem ręcznik na głowę i naprawdę to był taki czas, jeszcze go sobie zmuczyłem. mieliśmy fizjo, kilku fizjo w szatni, ale nagle w, w tej szatni, która była na, nie wiem, na pięć, sześć osób, zrobiło się z 25 osób, nie było czym ani oddychać, tu gdzieś wjechały koszulki, ktoś już ze mnie zdejmował koszulkę, bo, bo moja koszulka przekazywana była przeze mnie do e, Muzeum FIFA. Ta, w której sędziowałem, były też dwie specjalne monety, jedna była przekazywana, druga, drugą ja dostawałem na pamiątkę, kartki, ktoś wjeżdżał, zacząłem coś podpisywać, i, i, i to tak wszystko trwało, że nagle się z 15-20 minut, ale to troszkę też pomogło, że zaczęło być spokojnie i nagle ten telefon, który non-stop non -stop dzwonił, non-stop coś się coś tam wibrowało. No i nagle zapytali mnie, czy, czy dzwonił już Zbigniew, w ja mówię, że. Nie, no przecież my do siebie tak nie dzwonimy, że, żeby nie wiem, dzwonić do siebie. czy Nie, no to dawaj telefon, dzwoni. I ja pamiętam, że odpaliłem ten telefon i prezes odebrał i, i mówił, że Szymon, e, oglądaliśmy tam gratulacje, ale jestem na żywo w programie telewizyjnym. I ja mówię do nich, że no, jest w programie, na, na żywo, live i tak dalej, ale tam nikogo, nikogo to nie interesowało. I zaczęli rozmawiać, no tam padły mega miłe słowa, tam nawet oczywiście przesadzone typu, żeby, żeby teraz e, Zibi Boniek, pamiętam, że już nie jest numerem dwa po Bońku, tylko teraz już ja jestem i, i, i śmiać mi się chciało, no bo to tak, to nas troszkę rozbawiło i przyznam szczerze, że to dopiero... Po Janie Pawle II. Tak, 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 bo tak było powiedziane, tak, że, że po Janie Pawle II, teraz, teraz, teraz jest ja, ja jestem, a nie Boniek i tam zaczęliśmy się śmiać, podali, wypiliśmy też oczywiście lampkę szampana i, i tak zaczęło już być normalnie, dużo gości się pojawiło, oczywiście mm. dużo dużo gdzieś tam podziękowań, Wyszliśmy, bo to też jest sporo obowiązków, tak jak dla mnie, troszkę zdjęć i z medalem, bez i tak dalej. Także dużo, dużo się tam działo. W ogóle na takim backstage'u się bardzo dużo dzieje. Ludzie sobie myślą, że o, sędzia sobie poszedł, poszedł pod prysznic, tak, tak. wypił sobie szampana tak. i, i gotowy. Wyszliśmy I wrócił do hotelu. Tak. Dopiero gdzieś po półtorej godziny można powiedzieć, że wyszliśmy tak. ze, ze stadionu i, i, i pojechaliśmy na afterparty, który był dla nas przygotowany. Fantastyczny, wielki tort w postaci boiska wjechał je, były przemowy. Było wtedy wspaniale, było fajnie, bo byli nasi bliscy, rodziny, przyjaciele, e, wszyscy sędziowie, którzy też no, trzymali kciuki, no bo oczywiście każdy ma nadzieję być tym sędzią finału. Jasne. Taka jest prawda, ale, ale finał finałów, kiedy tam byliśmy, to, to czuło się, że, że praktycznie wszyscy, od, od tych, których ja, to, to nie najbardziej, bo najbardziej doświadczeni Daniel Orsato, który, który gdzieś tam się kumplujemy dobrze i on miał mecz otwarcia i, i on cały czas chodził, on już po tym meczu otwarcia generalnie chodził. Ja otworzyłem, ty kończysz, ja więc spokojnie, jeszcze meczu nie sędziowałem, a ty już mówisz, kto kończy, ale, ale, ale to się czuję, jak jesteś budowany też na turnieju, jak, jak były jak było do nas podejście, jak były oceniane nasze sytuacje, też przy, w jakim przyjechaliśmy, można powiedzieć, stylu, bo ostatnie dwa lata w Lidze Mistrzów i, i ten Arab Cup turniej, którym ja byłem, no to. Nie miałem lepszego okresu w swojej karierze, a już kilka okresów fenomenalnych miałem, więc, więc to też pokazuje w jakim przyjechaliśmy momencie swojej kariery. Też już doświadczeni, też oczywiście po Mistrzostwach Świata w Rosji, co, co miało olbrzymie znaczenie. No i to wszystko jak tak dodać do siebie to, to, to można powiedzieć, że ten finał i, i po finale super, super czas. Super też, że przedłużyliśmy sobie tą doby, te 3-4 doby, bo zostaliśmy parę dni dłużej w, w Katarze w Doha z rodzinami i to był ten taki moment, żeby żeby by troszkę i tak naprawdę to wtedy zaczęło dochodzić, jak ci wszyscy ludzie, którzy jeszcze zostali w hotelu, byli, a coś kibice, innych zupełnie krajów, narodowości, no nie, nie szło przejść w ogóle. No nie, nie, nie można było sobie nałożyć na talerz i, i było, było straż, straszne wariacje i tak doszło, że kurczę panowie, my chyba się z chwilą jeszcze świata parę dni temu. I, I niesamowite, jak to tak zaczęło dochodzić, co się, co się właśnie wydarzyło, co, czego się udało dokonać, czego się udało nie zepsuć, bo bo będąc sędzią trzeba pamiętać, i to nie chodzi o kwestie złego podejścia, negatywnego podejścia, jakiegoś pesymizmu, bo to w ogóle nie w moim stylu, ale, ale jako sędzia zawsze jedziesz i mówisz, kurczę, żeby nic nie zepsuć, bo, bo Ty nie możesz nic wygrać de facto, tak? Ty nie strzelisz pięknie bramki, Ty nie obronisz fantastycznego strzału. Twoja decyzja i tak będzie obgadywana i tak po takim finale i tak byli ludzie, którzy gdzieś tam, czy się jakieś tam mikro rzeczy doczepiali, także to pokazuje, jak ja pamiętam, taki słynny mecz PS, PSG Liverpool, kiedy po meczu Yy, trener yy, trener Klop, który przegrał, zaczął coś, coś narzekać, że no nie wiem, może czepiać się jakieś tam moje, jakieś decyzji i tak dalej. Aż dziw brał, bo tak de facto gwiznałem rzut karny dla nich. Oczywiście on się należał, ale mm -hmm. i zapytali tu hela, co uważa, i on tak śmiesznie, śmiesznie powiedział, mówi. Ja rozumiem trenera klopa Mówi, ja zawsze robię to samo. Kiedy na mnie idzie, zwalam od razu presję z zawodników no tak. na, na piłkarzy i tak widziałem na tej konferencji, klop nie był zadowolony z tych, z tych słów Hela, ale, mhm. ale powiedzieli tak naprawdę jak jest. Czyli tak. co by się nie działo, to wiedzą, że za trzy dni mają następny mecz i muszą odbudować mentalnie, psychicznie tak. zespół tak. i, i najprostsze jest zrzucić wszystko na sędziego, tym bardziej, że My nie jesteśmy grupą, która następnego dnia zwołuje konferencję mhm. i tłumaczy decyzję, opowiada dlaczego zrobił tak, a nie inaczej. Jesteśmy takim troszkę mięsem armatnim, w które najłatwiej za, e, uderzyć, zaatakować, ale no, po to jesteśmy tak budowani jak jesteśmy, czyli od tych naj, najniższych lig. Nie sędziuje się od razu Ligi Mistrzów, nie sądziłeś się od razu finału Mistrzostw Świata, tylko jesteś budowany. Ten twój pancerz cały czas gdzieś tam się buduje, on jest coraz grubszy i grubszy, i potem już wpływać, wlatuje w prawe, wlatuje w lewe, i tak jest najlepiej. Stawiamy przecinek i zaraz wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Panie Szymonie, a jak pan zapamiętał ten moment, kiedy Pierluigi Colina powiedział, że to pan będzie sędziował finał? To oprócz samego meczu i odebrania tych medali, a nawet więcej zobaczenia na żywo tej, tej reakcji, tej radości Pierluigi'ego i, 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 i tam ludzi mi bardzo bliskich, bo na zespół jest bardzo lubiany. Generalnie w FIFA. Pomimo, że jesteśmy bardzo też szczekaci, że tak powiem, zawsze e, zawsze mój zespół był na mnie zły. Że ja, ja jestem człowiekiem, który co myśli, to powie i generalnie nie gryzę się w języki. Nie zawsze to popłaca. Życie mnie już nauczyło i tak samo w środowisku sędziowskim, ale z drugiej strony ludzie wiedzą, środowisko sędziowskie jest bardzo specyficzne i wiadomo, że sędzio numer jeden może być tylko jeden i każdy gdzieś walczy o swoje, jest wieczna rywalizacja. Ale wiedzą też o mnie, że nigdy nie ma jakiegoś rozmawiania za plecami. Byłem może, co mam powiedzieć, to zawsze powiem. I raczej ze mną nikt się nie sprzeciwia. Generalnie kiedy, kiedy rozmawiam, ale też jestem bardzo koleżeński i szczególnie młodym sędziom, strasznie ich podnos podnosiłem na duchu, bo widziałem, jak bardzo kilku moich kolegów cierpiało, bo nie dostało szansy na mecz. Byli tylko sędziami technicznymi. Gdzieś tam wziąłem ich na bok, jako ten taki. W sumie chyba jeden z najbardziej doświadczonych, i tak widziałem najbardziej cenionych, i, i porozmawiałem z nimi, poszliśmy sobie na kawę, porozmawiałem, że jak ja to widzę, co ja bym zrobił, że też byłem w Rosji, też, też, yy, też mi się nie udało, bo de facto, jak patrzę, oczywiście, jak patrzę z perspektywy <grym> czasu, to to uważam, że generalnie dałem się wszystkim przepompować tym, że pojadę, nie wiem, będę sędziował jakieś świecinały. Mówi Pan finalu, o mundialu w Rosji. O mundialu w Rosji, tak. tak bo tak, Pan nawet tak. powiedział, że tak specjalnie trochę dał, dał, się, dał się Pan podpuścić mery. Dałem, oczywiście, że dałem, bo każdy, oczywiście był wspaniały czas dla mnie, dobrze szło w Europie, ale wciąż byłem e, latem takim sędziowskim i, i, i jechałem na pierwszy swój turniej, Dopiero jak tam na turnieju mi e, Luigi Kolina powiedział, że, że, że ale co ty oczekiwałeś, no przyjechałeś młody po naukę, miałeś dwa super mecze, mistrza i wicemistrza świata, czego chcieć więcej. Za cztery lata jest turniej, ale ja zawsze taki byłem w gorącej wodzie kąpany, ale jak za cztery lata, jak ja tu jestem teraz w Rosji gotowy, zdrowy, no przecież na co wy chcecie czekać, to <laughs> trzeba mnie wyznaczać na mecze. I, i, I też im powiedziałem swoją historię, o której nikt nie wiedział, bo, bo de facto nikt nie lubi się przyznawać do swoich błędów, a dla mnie e, w Rosji Troszeczkę przegrałem, bo uważam, że trzeci mecz bym dostał na pewno, gdyby nie, gdyby nie było taką mnie głośno, a, a tutaj oczywiście też nie pomogły polskie media, które najpierw mnie pompowały, a, a potem same gdzieś tam doszkiwały się błędu i, i gdzieś tam wy, wyrzucały pewne rzeczy na, na światło dzienne I, i pamiętam, że byłem chyba jedynym na razie w historii sędzią, kiedy Pierluigi zwołał konferencję i wypowiedział się o, o jednej mojej decyzji, o tym, że jak były jakieś zarzuty, że ja nie chciałem użyć waru. I on powiedział, że nie ma takiej możliwości. Powiedz tylko raz, bo on nie wypowiada się o sędziach, ale, mhm. ale że wiedział, że ktoś chce mi zrobić krzywdę, generalnie ktoś z Polski. No bo to było bardzo e, oczerniające i totalnie nieprawdziwe, bo my wiemy jak działa wari, Gdybym mhm. tylko powiedział do swojego wara, że nie, nie idę, nie zostaję przy swojej decyzji, to tak jak powiedział ludzi na konferencji, od razu z tego meczu jechałby na lotnisko, ale to od razu, w takim tempie natychmiastowym. E, ale generalnie to była dla mnie porażka i, i, i mhm. mówię na to, to szczerze z perspektywy czasu. Byłem jeszcze młody, taki troszkę nieopierzony. Dzisiaj mam więcej w sobie spokoju, takiego opanowania. Generalnie też mam dystansu do tego nabrałem, bo i miałem też dwie poważne kontuzje, które też spowodowały, że mogłem sobie pewne rzeczy przekalkulować i dokładnie. Tak. I oczywiście sędziowanie jest ważne, ale nie jest, ale nie jest najważniejsze na, na świecie. I, i, I tu starałem się chłopakom, bardzo, bardzo pomóc i i porozmawiać, podtrzymać ich na duchu. Te lata mają oni swój mundial i, i, i też każdy z nich ma szansę gdzieś tam się super pokazać. A te wyczytywanie sędziów to jest najfajniejsza i jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka, jaka może być. Kiedy oczekujesz, bo, bo nikt nie wie jaki będzie miał mecz i, i siedzisz, zbierasz się, każdy czeka na tego maila, bo dostawaliśmy maila. I, I w tym mailu było powiedziane, że 18 na przykład przed wyjazdem na następny mecz, bo hmm. jeździliśmy na mecze, kiedy nie sędziowaliśmy. Zbieramy się w takiej dużej sali i, no to wszyscy oczywiście tam za siedem, za osiem, tak jak zawsze, każdy na, na zajęcia, tam za dwie, za trzy, tak żeby tylko zdążyć, żeby się nie spóźnić, bo to, to, to bardzo, czas jest tam bardzo, bardzo drogocenny. No, ale jest to też kwestia szacunku do wszystkich innych, tak, żeby nikt nie czekał. A, a tutaj jak było ogłoszenie appointmentów, czyli tych wyznaczeń na mecz, to już tam za 7 za 8 już każdy ty co uważasz, ty, a ty gdzie ja? Ja? To mój mecz, czy nie mój? No i tak z tymi wszystkimi sędziami tak sobie rozmawialiśmy, kto może być i gdzie. Ale, ale wiadomo, że jak już doszliśmy do strefy pucharowej, to już wiadomo było, że kil... Kilka drużyn sędziowskich, no już zakończyło swój turniej, to jest normalne na grupie. Że zapędziło się to grono. To grup... Nie no, to grono się bardzo zapędziło. Tak. Później kiedy my, bo mieliśmy mieć drugi mecz w fazie grupowej, w ostatniej, bodajże w ostatnim dniu fazy grupowej. I tuż przed wejściem na salę, ludzi mnie wziął za rękę i mówi, nie będziesz miał drugiego meczu. I ja tak mówię, nie no, no jak? ja wiem co robię. Będziesz, idziesz, skaczesz od razu do Round 16. No i tak sobie wtedy zacząłem, tylko tak sam zamknąłem oczy i mówię, może jest to sens i tak sobie debatowałem, bo wiedziałem już, jakie są mecze Round 16, przynajmniej te z pierwszych dni. I w pierwszym dniu był właśnie ten mecz Argentyna-Australia. I tak pomyślałem, bo oczywiście drabinki znaliśmy tak, że w nocy by się można nas obudzić i wiadomo było, kto gdzie na kogo może trafić. I tak pomyślałem, kurczę, Francja z tej jednej drabince, jak dostanę Argentynę, no to to jest może być dobry omen generalnie. I, i po, tym, po tym meczu round, round 16, kiedy on poszedł nam super fenomenalnie, naprawdę, to. To już później, to już miałem taką czutkę, że tam była jeszcze mowa o jakimś ćwierćfinale, ale później jak, jak Ludzi powiedział, że zostawiamy to i jak powiedział, że zostawiamy to, no to już wiedziałem, że nie, nie oszczędza mnie na to, żebym pojechał na mecz o trzecie miejsce, tylko raczej jestem oszczędzany na finał. Oczywiście, no, żeby to wiedzieć, musisz usłyszeć, a nie to, to takie nasze prediction, takie przewidywanie, co się może wydarzyć, ale już też wszyscy już chodzili, bo też trzeba pamiętać, codziennie mieliśmy... Spotkania z zawodnikami, bo mieliśmy cztery boiska, na dwóch pracowaliśmy z WARem i, i z drużynami, które nam y, inicjowały zdarzenia, symulowali fałę po prostu. Oni wiedzieli, byli przygotowani przez y, dwóch analityków, kiedy mają robić fał, które, które strefy boiska są dla nas najtrudniejsze, bo są takie strefy, gdzie my to nazywamy takie greyzą, szarą strefą, gdzie ani asystent nie może zbytnio pomóc, ani sędzia ma czasami ciężko zobaczyć. I, i tam starali nam się pomagać, i my. My tu podchodziliśmy bardzo serio do tych, do tych um, zajęć, czego nie robiliśmy w Rosji, tak do końca. To, to, to też trzeba uczciwie powiedzieć: uderzyć się w pierś, tak myśleliśmy, nie trzeba zostawiać to, co najlepsze, na, na mecze, a nie na a nie treningi. Treningi, ok ale tu z piłkarzami to jest i tak symulowane, przecież to nie jest na serio. No ale widać było, że jednak yy, szefostwo nie było przypadku, że na każdym tym treningu byli oglądali to, jak, jak podejmujemy decyzje jak współpracujemy z warem. Nie, też dla nas ile łatwiej. No już teraz waru używamy, nie wiem, 6 lat, po czterech latach w Rosji gdzieś, to, to dzisiaj użycie waru już nie ma problemu. Kiedyś tak człowiek się miał tylko nadzieję o Boże, żeby nie iść na ten war, żeby nie iść na ten war. No dzisiaj, no jak będzie trzeba, to, to człowiek pójdzie, oczywiście. A to prawda, bo... że pan nie był sympatykiem waru, że długo się pan przekonywał? Mhm, tak? Ale to. Nie, nie dlatego, że uważałem, że to jest coś złego, bo to jest fenomenalne, tylko okay. dlatego, że jako facet ambitny chcesz zrobić wszystko, żeby na ten war nie pójść, okay. żeby podjąć dobrą decyzję, i to wynika bardziej z, ze złości na siebie czasami, że jak, nie wiem, krzycz, słyszysz wara, że Szymon, co tam gwiznąłeś? Ja no, no zagrał piłkę i narożny, chodź ci pokażę, on nie dotknął piłki. Ja nigdy nie jestem wściekły na wara. Jestem wtedy tak wściekły na siebie jak idę. Nie będę, nawet, nie będę nawet cytował, co czasami do siebie mówię, bo chłopaki <laughs> mówią, dobra spokojnie, a wie, nie uspokajaj mnie, bo jestem na siebie wściekły, powinienem to widzieć. I, I gdzieś tam to wynika z jakiejś tam z, z ambicji, z tego, jak no, pracujesz cały tydzień. Ale sam I... pamięć, że są takie szare strefy, gdzie, gdzie nie widać po prostu. No tak, ale jest też feeling, który mamy tylko my, mm -hmm. którzy mają tylko sędziowie. I, i, i a im lepszy sędzia, tym ma większy feeling, lepszy feeling. I to, to zawsze o, mno, o mnie powtarzano, że, że mm -hmm. praktycznie urodziłem się z czymś, co ciężko Czasem naprawdę nie widzę, a wiem. Paradoks, bo brzmi, jakbym był nienormalny, ale, ale, ale tak to wygląda. Wiele, wiele decyzji jest na, właśnie podjęte na feeling, czego dzisiaj przyważę. Często ludzie mówią: no, nie, no, nie ryzykuj, lepiej nie gwizdnąć, pójdziesz na warii i zmienisz. Też nie będę ściemiał, że w finale wszystko widziałem. To jest feeling. A później po meczu wszyscy mówili: wow, oni byli lepsi od technologii. No, nie byli lepsi od technologii, ale czasami jest ryzyko, które musisz podjąć. I Ty sam musisz sobie gdzieś tam y, y, ułożyć to w głowie, w serduchu, czy, czy to jest warte te ryzyko do podjęcia, czy nie. No i super, że, że tak się udało. I na tych treningach właśnie było tak samo. Ja powiedziałem do chłopaków, moi panowie, tam jak pójdziemy zaraz na boisko, bo było boisko, gdzie była tylko fizyka, czyli biegaliśmy, pracowaliśmy gdzieś tam i tak dalej. Mówię, chcecie tam sobie możecie odpuścić tutaj te 12 minut z piłkarzami? Pod okiem Kolini i Busaki zasuwamy tak jak w meczu. Mhm. I nawet młodzi sędziowie gdzieś przychodzili i mówili. Też ja nie szkoda, i tak. Ja mówię, panowie spokojnie, no, bo chciałem się popracować troszkę więcej, co będę, ale oni tego jeszcze nie rozumieli, bo oni, ale teraz zrozumieli. Za 4 lata będę robili to samo co, co ja i, i naprawdę przez te, można powiedzieć, prawie 50 dni, półtora miesiąca ponad. Byliśmy dwa razy, dwa razy przyważeni przez, przez dzień w dzień z piłkarzami. Z czego raz, kiedy poszedłem, nie zmieniłem, bo było to mhm. niepotrzebnie. My Tomek wołał akurat do tej, do tej sytuacji, bo, bo był jednak faul. Także to też pokazuje, jak, jak my dorośliśmy, jak, jak dojrzeliśmy generalnie. Tomek przez... Kwiatkowski. Tak, tak. tak. Mhm. Jak my dojrzeliśmy na. Na bazie naszych błędów, doświadczeń, e, turnieju. E, no i dlatego później przyszła ta wisienka. Kiedy, kiedy siedzisz, to, to taki majestatyczny, magiczny moment i, i już tak to się wszystko zbiera i w tym pielu ludzi chodzi i wszyscy na to czekaliśmy 64. MSC myślisz dobrze do brzegu prośba. Prośba, bo już czujesz, czujesz się w kościach i. Mhm. I przed wejściem nawet, no było wielu chłopaków takich, z którymi ja bardzo trzymam. Właśnie Daniele Ursa, inni przychodzili, że brawo brawo od kurczę. Trzymamy kciuki, tak jak ja bym sędziował. Ja mówię, Daniele kurde, no nie pompuj, bo jak, bo jak usłyszę, że nie... Chociaż w środku... Mogę powiedzieć, że na 90% ja miałem czutkę, nawet więcej bym skłamał. Ja na początku, kiedy z chłopakami robiliśmy sobie gdzieś... Według nas ustalenia co i jak, no to byłem jedyny, który... O finale chłopaki się trochę denerwowali, nie no, weź nie narzucaj na nas presji. Tomek Kwiatkowski gdzieś celował w półfinał, e, obaj asystenci gdzieś tam w ćwierć finał. może półfinał. Ale ja ja od początku mówiłem: Boże, co wy jesteście niedowiarki, mówię wam, że będzie finał. I, I trochę się denerwali, trochę i oczywiście też e, lekko byli pewniejsi siebie, bo oni, oni mnie znają. Ja jestem naprawdę chodzącym e, e, takim pewnikiem, który, który wie, czego chce. Manuje pewnością. Siebie. Wie, co się może wydarzyć, bo mhm. też wiem, co, co już popełniłem też kilka błędów już w swoim życiu i wiem, co się może wydarzyć. Mhm. E, ale wiem też, że jak piłkarz na ciebie patrzy, tak jak było w finale. Gwizdzisz karnego, to się nawet z takim nie będziesz sprawdzał. Nie, no nie, mam czego sprawdzić, przecież widziałem. A okej, okay, okej. Okay. A inaczej to też wygląda. Wtedy podbiega do innych zawodników, do, do innych sędziów, przepraszam, którzy nie są może tak pewni, jak ja. I, I wtedy ci zawodnicy ich mobbingują, machają rękoma, jak to, jak to słabo wygląda w TV. Ja tego właśnie zawsze nie, nie, nie lubiłem, i, i, starałem się, i starałem się z tym osobiście, osobiście walczyć, nie pozwalać na to. No i kiedy wyczytali, wyczytali te nasze nazwisko, moje pierwsze, to cała sala od razu eksplodowała, zaczęło być naprawdę mega aplauz. Wstali, wszyscy i tak pielęgniarze, tak stanął i nie był zadowolony, tylko mówię, Ej. A może pozwolicie mi wyczytać jeszcze pozostały team, bo Simon nie będzie siedział sam. I tak wszyscy grzecznie usiedli. No i oczywiście został wyczytany cały team. Mega, mega moment. Ja pamiętam, że jak przytuliłem pierwszego tomka, chyba Tomek był po lewo siedział Liskiewicz. Eee, to taki był napięty, i ja mówię. Co ty się dzieje? Ja mówię, kurde, łzy w oczach, Paweł to samo. Mówię, okej, okay, dobra, nie, nie robię za dużo, bo tak, tak. Bo, bo widzę Tomek akurat piatkowski od nas siedział kawałek dalej, bo Warowie siedzieli troszkę dalej. Mhm. I tak zobaczyłem, bo zrobiły się dwie grupy, zawsze był taki, um, taki habit, takie przyzwyczajenie, że po, po wyczytaniu sędziów na dany mecz cała grupa, cała sala podchodziła, gratulowała. No i tak patrzę, że tutaj wszyscy do nas idą, ale patrzę, że tam taka grupy, druga grupa się ustawia i patrzę, że do Tomka Kwiatkowskiego się ustawia I wie Ty Tomo, żebyś się szykował na jakieś duże decyzje w finale? Uważaj, uważaj, żebyś się, żebyś się nie przeliczył, bo planujemy dobrze posądziować bez użycia warii. No, i oczywiście było sympatycznie później troszkę obowiązków, bo to od razu sesja zdjęciowa, od razu wywiad dla FIFA TV i dopiero można było wziąć telefon po dobrej godzinie. To, to było trzęsienie ziemi I, i mówię, zadzwonię chociaż pierwszy do żony, albo była wściekła, mówi: No, dzięki, żeby się o, o finale dowiedzieć od, od z telewizji, z mediów i tak dalej, ale, ale autentycznie nie było możliwości w ogóle, bo kiedy zostaliśmy wyczytani, no to nagle wszyscy się na nas rzucili z tymi gratulacjami. Później troszkę obowiązków, więc kiedy się skończyło, no to, to nie było nawet kiedy tego zrobić, ale myślę, że wybaczyła. wybaczyła tak, przyjechała, zobaczyła na żywo, zobaczyła, jakie są emocje w ogóle, bo sama przyznała moja żona i, i syny, że, że nawet sobie nie wyobrażali, że, że to są takie emocje, że kiedy się ogląda mecz w TV, bo oni bardzo rzadko byli na moich meczach, to są do, dosłownie dwa, trzy mecze no, w czytałem cały, w cały... że żona trzeci raz na meczu była, dopiero tak, w to, Tak, to, tak, to, to żadne kłamstwo i. Po pierwsze, bardzo przeżywała zawsze. No. I sprzed TV jest troszeczkę inaczej. Co by nie było, może oglądać powtórkę, może gdzieś no. tam usłyszeć jakiś komentarz. Mimo, że ja zawsze każę jej oglądać bez głosu. Czasami, jak słucham <śm> komentarz pseudo ekspertów, to przysięgam, wszystkie zęby mnie bolą. I, ale no, ono, ona jej to nie przeszkadza, więc ogląda, ogląda z komentarzem. E, Na no przez to, że. Ci sami eksperci, którzy gdzieś tam to oceniają, nie piszą gdzieś do mnie SMS-a w trakcie meczu. Na przykład, kiedy nie ja sądziłem, tak? I pytają, czy, czy, czy oni dobrze powiedzieli, czy źle powiedzieli. Mówię, panowie, no proszę was, nie wygłupiajcie się, chociaż to lepiej. To, to... Ja zawsze powtarzam, lepiej nie powiedzieć głupoty. Mhm. Niż powiedzieć i później się z tego wycofywać. Ale jest też oczywiście duże grono fajnych ekspertów, którzy gdzieś tam nie skupiają się tylko na tym, żeby znaleźć błąd sędziowski albo jakąś kontrowersję, tylko fajnie komentują i, i fajnie gdzieś tam prowadzą te, te emocje wśród, wśród kibiców. No i tutaj, jeżeli wracając do, 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 do tych emocji na żywo i, i sama powiedziała, kurczę, jak patrząc na tych argentyńskich fanów, zamkniemy tylko ten, 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 ten temat mhm. fanów. Jak oni się bawili, jak oni, oni nawet nie oglądali meczu, oni mają zamknięte oczy, gdzieś tam wyrzucają te ręce w powietrze, śpiewają tyłem do, tyłem do trybu. te, to co powiedzieliśmy sobie, te, te melodie są fantastyczne. Są piękne, one się, one są tak fajnie się sklejają, one są melodyjne, one tak trwają i trwają, to nie jest tam kilka jakichś tam. Tylko przyśpiewek, to są całe długie po prostu pieśni, pieśni pochwalne, tak. tam na część Maradony, na cześć Messiego, coś niesamowitego, to. Ludzie po prostu... w różnym wieku też, prawda? Trochę... Nie, nie, to, 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 to są malutkie dzieciaki, które miały słuchawki na Starsza uszach, widać, paźdra. że. No i, i naprawdę. Dziadkowie, A, tak. dziadkowie jeżdżą, oni, to ja, Tomek Liskiewicz mi powiedział, że za, jak mieliśmy ten mecz Argentyny-Australia, zanim bardzo blisko były te trybuny i odwrócił się i takie naprawdę panowie w starszym wieku, ale tu mówię, na, powiedział, że 100% po 7 śpiewali czerwoni, aż po prostu, bo nie opali powietrza. Mówię, może, żeby tu jakichś zawałów tego nie było, bo tutaj tu się może wszystko wydarzyć, ale oni tak żyją. Tak, tak. Znów zrobimy krótką przerwę i za moment wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem. Panie Szymonie, a jak to jest mieć 41 lat, czyli jest Pan stosunkowo jeszcze młodym sędzią, posędziować finał Mistrzostw Świata, czyli już wyżej się nie da. I co teraz? No właśnie to była jedyna nasza niespodzianka i troszeczkę zagwozdka, bo jak się prześledzi finalistów Mistrzostw Świata, sędziów finalistów Mistrzostw Świata, to raczej byli to sędziowie w wieku 44-45. To już sędziowie przy schyłku swojej kariery. Wiemy, co przy sędziowaniu takiego finału się też wiąże, ile jest zagrożeń, każda błędna decyzja może powodować koniec Twojej kariery, bo będą wszyscy o Tobie mówić, in minus możesz płynąć na, 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 na finał Mistrzostw Świata. Więc... A były, takie, były takie finały, kiedy sędziowie przegrali karierę? Jakąś decyzję? Myślę, że tak, chociaż ja przyznaję że uczciwie. Ja się nigdy tym nie interesowałem. Ja nie jestem Jasne. mistrzem, jeśli chodzi o. mistrzem historyków, którzy gdzieś tam zaglądali w historię. To dopiero mi później opowiadano, co i jak. Ja wiem, panowie. A to nie ja piszę tak. swoją historię. Ja, ja nie jestem jakimś historykiem i, i tak dalej, ale, ale tu rzeczywiście w no wieku 41 lat. Tak też padło takie zdanie od Massimo Busaki po meczu, że teraz zwołają dla mnie fajną konferencję prasową, rewelacyjnie, zejdę ze sceny jako król i, i zakończę karierę. I tak sobie pomyślałem, mówi, kurczę, ale mnie zaskoczył, nie wiedziałem, co powiedzieć, ja, ale Pierluigi Coluna gdzieś tam mnie wyciągnął z opresji, mówi, ale jaki, jaki koniec kariery, co ty mówisz w ogóle, mówi do Massimo, mówi, on przecież z nami jedzie do USA i tak dalej, gdzie, no, bo to tak z jednej strony, Masz dosyć jeszcze młodego sędziego, jak, jak na sędziego, pamiętajmy też, że już nie, nie ma już age limit, czyli ten limit wiekowy jest zniesiony i teraz sędziowie mogą, tak jak teraz był Daniele Osato, 40 bodajże 7 albo 8 lat ma, ma Daniele, więc ta kariera, teraz najważniejsze to wydłużyć ją tak, na, tak bardzo jak się da, tak? żeby dobrze się odnawiać, dobrze się rehabilitować, bo wiadomo, no jak każdy zawodowy sportowiec cały czas coś boli, cały czas coś ciągnie, nawet teraz gdzieś tam przez to też nie sędziuje, wiadomo, dwugłowy naciągnięty, więc, więc cały czas trzeba gdzieś tam z czymś się walczyć przy tej ilości podróży, ilości meczów, treningów. Więc Czasu na regenerację brakuje. Jest, jest, jest to, coraz tak? mniej, tak? A dwa, no, chcesz dołożyć trening i czasami właśnie to gdzieś troszeczkę kosztuje, ale. Można powiedzieć Montevere zostało zdobyte, ale, ale mamy jeszcze troszeczkę szczytów do... Na K2 można ja wyjść. Ja jeszcze widzę parę innych górek, gdzie chętnie bym się chętnie bym się wspiął. Wiadomo, no, taką, takim celem numer 1 no, to są też rozgrywki klubowe. Nie ma Jasne. się co oszukiwać. Mam, mam jeden finał, mam Super Puchar Europy, który też był fantastyczny. To też nie był... Takie mam szczęście widzę, że tutaj szefowie zawsze, kiedy mnie już wyznaczają na jakiś mecz, to jest zawsze mecz mega taki na bym powiedział na nieprzyjemnym froncie, bo tutaj ten Real Atletico to też był taki mecz, że go będę, jakby ktoś mnie zapytał o drugi mecz po finale, to właśnie byłby Real Atletico. To był bardzo trudny mecz i tak samo, ale jest to finał, nie ma się co oszukiwać, a nie obrażać na nikogo. Jest to finał numer 3 w rozgrywkach klubowych i każdy z sędziów chciałby zdobyć ten e, finał numer jeden, A wiadomo, że jest to finał, finał Ligi Mistrzów, ale jest też finał Ligi Europy, który też jak patrzymy teraz na te drużyny, bo teraz mniej drużyn gra w Lidze Mistrzów, więcej w Lidze Europy. Jak, jakie marki grają też w finał Lidze Euro będą grały w finał Lidze Europy. No to, to są jeszcze fantastyczne mecze, są Mistrzostwa Europy, jest Olimpiada, jest jeszcze co robić generalnie. <grym> Pan bardzo ciepło i dobrze mówi o, o naszej ekstraklasie. Mów, powiedział pan, że gdyby nie sędziowanie w ekstraklasie, to pan by nie był tak dobrym sędzią, że nasza liga jest bardzo trudna do sędziowania. Tak, ona, ona jest specyficzna. Ja zawsze powtarzam: jestem dosyć lojalnym gościem i, i ta ekstraklasa, sędziowanie tej ekstraklasy spowodowało, że jestem w finale Mistrzostw Świata. Byłem w finale Mistrzostw Świata. Czyli można powiedzieć, że każdy z tych piłkarzy, każdy z tych trenerów drużyn dołożył cegiełkę do tego, żeby kiedyś gdzieś po drodze utrudnić mi życie, żeby czegoś mi nauczyć, bo niestety tak, taka jest nasza konstrukcja krucha, że uczymy się najlepiej na swoich błędach, mimo że ja tym młodym sędziom cały czas wałkuję, oglądaj każdy mecz Ekstraklasy i ucz się na błędach Marciniaka, Kwiatkowskiego, Raczkowskiego, ale nie, jednak każdy chce popełnić sam błąd i wtedy ten błąd bardzo dobrze pamięta, ale, ale tak trzeba powiedzieć, u nas, u nas jest bardzo dużo gry fizycznej dużo trzymania za, za koszulkę, to jest czasami bardzo ciężkie znaleźć ten taki już moment do dobrej detekcji faulu, czy to już jest faul, czy to nie jest faul, bo pamiętajmy, że dzisiaj, od, no nie tylko dzisiaj, myślę, że od dwóch, trzech, czterech lat jest taki trend, żeby niech widzać takich soft penalty, tych miękkich, karnych i, i to myślę, że się chyba nam, nam udaje też dlatego, że nasz styl jest podobny, ja lubię dać grać, lubię upłynnić grę. Nawet czasami kosztem jakiegoś mniejszego faulu, którego człowiek nie gwizdni, ale, ale zawodnicy to doceniają i, i później przestają się przewracać, grają w piłkę i wiem, że, że ten styl mój jest lubiany w Europie i na świecie. Także, także fajnie, tylko to trzeba kontynuować. I tak jak powiedziałem, no tutaj dużo, dużo mamy takiej właśnie też agresji. Czasami mniej piłki, taka jest prawda, mniej te piłki techniczne, pięknych bramek, chociaż ostatnio się to trochę zmieniło, bo patrzyłem ostatnie kolejki, to przepiękne bramki, że Szapoba. Ale właśnie tu mogę powiedzieć, że mamy takie na, na tych naszych zgrupowaniach UEFA są takie płyty UEFA DVD i było sporo sytuacji z polskimi drużynami, które grały w europejskich pucharach, czyli sędziowie, którzy przyjeżdżali z Europy z UEFA sędziowali nie wiem, przykład Real Legia, pamiętam, chyba Legia Sporting Lisbona i, i tam były sytuacje, które, które powinny być inaczej ocenione, czyli pokazało to, że te nasze duże naprawdę kreują dosyć trudne sytuacje albo albo niewdzięczne dla sędziów, no, ale to powoduje, jeżeli to masz co tydzień i jesteś na to przygotowany, no to jedziesz na Ligę Mistrzów, która jest na przykład dużo bardziej płynna. Jest mniej fauli, bo też jak spojrzymy, to czasami nie ma nawet 20 fauli w, w całym meczu, obydwie drużyny, a tu w Polsce czasami pierwsza połowa, my już mamy, nie wiem, 25 fauli, także to pokazuje, jaka jest różnica agresji <sum> tej gry kontaktowej, a to z kolei powoduje, że jesteśmy fajnie przygotowani, także tu nie ma żadnego powodu do wstydu, brym boże zawsze mówię głośno, skąd jestem, co sędziuje, co dało... To pomogło mi sędziować finał. Tyle. Pański ulubiony gracz z naszej Ekstraklasy na przestrzeni tych lat, kiedy Pan sędziuje? Łukasz Surma? Tak, mogę powiedzieć, jest, jest kilku graczy, których ja bardzo, bardzo lubię, bardzo szanuję, i, i, ale, ale wyjątkowy dlatego, że grał tak czysto, że to jest coś niesamowitego. Łukasz Surma, pamiętam, że jak kończył karierę, dałem mu żółtą kartkę i mówię do no, niego. na historia, tak, z jakimś tam z dedykacją. Zdech, tak, ale bo, bo ja nie pamiętam nawet, czy dałem Łukaszowi kiedykolwiek kartkę. Łukasz był tak eleganckim graczem. Hmm. Takim, y, fajną też taką ostoją, ale generalnie wprowadzał dużo spokoju w ogóle i, i w drużynie Schorzowa, ale też i dla sędziów, bo on nie, to, to nie był jakiś troublemaker. On raczej starał się nawet tak, jak ja gdzieś tam, to ja byłem raczej taki butny, szczególnie w tych początkowych, ja się tam ze wszystkimi chciał ubić i, i gdzieś tam wyjaśniać sytuację. A to Łukasz był taki, że spokojnie, sędzio, pan go zostawi, młody jest. I tak fajnie, to, to, to bardzo miło wspominam z nim relacje, ale też. Zawsze uwielbiałem arka Głowackiego, no to już jest inny gracz, bo dużo więcej faulował i, i ta słynna nasza historia z meczu Legia, Legia Wisła-Kraku, gdzie już w 27 minucie go wyrzuciłem. Bezpośrednia czerwona kartka i pamiętam, on tak się zerwał, zerwał agresywnie z tej ziemi i mówi, za co? I ja on wie, no jak za co? atak na Achillesa mogłeś mu urwać nogę, korkami i tak dalej. On tak spojrzał na mnie, zgadza się, podał mi rękę, mówi, dziękuję. I poszedł do szatni, poszedł do szatni, później miał wywiad, w wywiadzie powtórzył to samo. Tak, ja działem życiu, ale dobrze, popisał tak jak było, że na Achillesa. Atak. I takich zawodników się bardzo, mm -hmm. bardzo pamięta, bardzo szanuje, docenia też to, że. I ja doceniam to, że facet walczy o doby życie, bo Arek Głowacki to nie, no, nie raz grał jakiś pokrwawiony, poszyty, e, a i tak, żeby boiska, on czy Wasyl, który tu nie wrócił do, do, do ligi, ta sama historia. No, Marcin, Marcin tak, Marcin Wasilewski no, to trzeba by Marcina tam ubić na boisku, dać saperkę, żeby sam sobie wykopał, się zakopał, to wtedy może by nie grał, bo no, facet następny, niesamowity, ja takich graczy uwielbiam. I z takimi zawsze miałem chyba najlepszy, najlepszy kontakt, trzeba szczerze i uczciwie powiedzieć. A pański ulubiony gracz zagraniczny? Bardzo lubiłem zawsze obrońców, miałem z nimi chyba lepszy, lepszy kontakt jak z napastnikami, dlatego że to oni z kolei mocniej grali, agresywniej, mm -hmm. to oni chcieli też zbudować ze mną relacje, ale to też ja, patrząc zawsze na zespoły, staram się wydobyć z nich tych liderów. I tak było i z Sergio Ramosem w realu, i tak było z Giorgio Kelinem w, w Juventusie, przepraszam. Gdzie to oni byli takimi liderami zespołu, z nimi nawiązałem bardzo szybko kontakt. W kilku sytuacjach mi też pomogli, i gdzieś tam powodowali, że tylko oni ze mną rozmawiali. I to, to jest fajne, bo ja, ja w ogóle zawsze na każdym meczu staram się znaleźć sobie lidera. Zresztą na, na mistrzostwach też tak było. Nawet w finale wziąłem, wziąłem do siebie Żydu, bo z Oliwierem chciałem rozmawiać w czasie meczu. Mamy bardzo dobry kontakt. Mieliśmy przed, przed tymi mistrzostwami, dopiero co mu też sędziowałem i. I ustaliliśmy, że kiedy my będziemy razem rozmawiać, nie mam, nie mam szans, bo to też musisz mądrze podejść. Kapitanem Francji jest Ugo Loris. Nie ma możliwości dla sędziego biec za każdym razem do szesnastki i tłumaczyć Słyska. mu, słuchaj, tam mu nie gwiznąłem, bo trochę dodał od siebie. W porządku, przekażesz mu. Mhm. Dlatego musisz sobie znaleźć piłkarza gdzieś w środku pola. I, i tutaj był Olivier, Olivier Giroud, z którym, z którym rozmawialiśmy. Rozmawiałem i, i masz takiego zawodnika, który jest w stanie ci czasami pomóc, bo kiedy nawet gdzieś tam zawodnik biegnie, to on podbiega, Każe im odejść, sam z tobą rozmawia, to ładnie wygląda, elegancko, bo wygląda, że jakby o, zawodnicy szanują sędziego, jeden z nim rozmawia, okej, okay, może zapytać, no przecież to jest, ja też taki był mój styl sędziowania, staram się nie być bufonem na boisku, ani jakimś eleganckim, tylko jeżeli nie piłkarz o coś pyta, to mu szczerze odpowiadam. Jeżeli nawet jest sytuacja, że mówi, panie sędzio, no słowo nie kopnę, to sorry, pomyliłem się. I oni to bardzo doceniają, bardzo szanują i akceptują, to mi też pomaga w prowadzeniu meczu. Panie Szymonie, powiedział pan w tym poprzednim wejściu, że tłumaczy pan decyzję często piłkarzom. I jest taka kolorowa sytuacja właśnie ze wspomnianym Sergio Ramosem, że pan podczas meczu chyba Ligi Mistrzów Realu z Romą? Z Romą uh -huh. Powiedział mu pan, że się pomylił, tak? Podczas którejś decyzji ją zdębiał, jakoby. Tak, tak. No, na pewno pomyliłem błąd, bo to jest najważniejsze, tak? I całe szczęście, że nie padła, nie padła bramka z tego. To było dużo szczęścia z naszej strony. Bo byłyby duże konsekwencje, i kiedy do mnie wszyscy biegli, ja, ja go zastopowałem i powiedziałem mu, że rozmawiam tylko z Tobą, resztę masz wziąć. On kazał wszystkim odejść i powiedziałem mu, sprawdzę to. Jak się pomyliłem, to ci powiem. I rzeczywiście w tunelu przed wyjściem na drugą połowę wszyscy na mnie czekali, bo to było takie fajne oczekiwanie, bo dało się wyczuć jakąś taką sympatię piłkarzy do mnie. I Ramos tam pytał: no i co, i co? I mówię: sorry, mój błąd, pomyliłem się, no bo by było podstawienie nogi, on się odwrócił, powiedział po hiszpańsku do zawodników, że. Widocznie, że tam się przyznają i tak dalej. I oni się tak powychylali, jeszcze tam się były takie uśmiechy i ten Ramos tak przyklęknął, i tak dumnie zaczął robić ukłony, pokłony. Mówi, nie no, pierwszy sędzia ever, mówi, który się przyznał, mówi przecież sędziowie się w ogóle nie przyznają, są nieomylni i tak dalej. No i tak było, było wesoło, ale to też spowodowało, że ten kontakt się jeszcze zacieśnił. Ta relacja zrobiła się jeszcze taka fajniejsza, przyjemniejsza, bardziej sympatyczna. Pan nie lubi szafować kartkami. Ja myślę, że każdy chyba normalny sędzia. Oczywiście zależy od stylu, bo niektórzy sędziowie gdzieś tam wyrabiali styl kartkami, pokazywaniem kartek, ale, ale no musiałbym być fetyszystą, żeby lubić kogoś nie wiem, napominać i dawać kartki. Tym bardziej, że wiem, że, że nie wiem, na takim turnieju dwie kartki to jest pauza, w lidze cztery kartki to jest pauza, później siedem i tak dalej. No staram się, oczywiście dzisiaj jest mi dużo łatwiej, bo po pierwsze nie muszę dawać kartek za niesportowe zachowanie. Rzadko kiedy zawodnik pozwoli sobie na to, żeby gdzieś tam wobec mnie zachować się nieładnie. Dwa, jest też duży szacunek do moich decyzji, więc nie ma jakiegoś biegania, machania, narzekania. A trzy, no tak jak mówię, staram się tak sędziować i tak zarządzać, że ta kartka jest ostateczność. Wiem, że piłkarze grają o pieniądze, kluby grają o pieniądze i no dać kartkę jest dosyć łatwo sędziemu. Zawsze możesz się jakoś wytłumaczyć, ale, ale raczej przyjąłem taką strategię, żeby się nie tłumaczyć z tych kartek pokazanych, tylko jak już się należy to pokazać. Czy wzbudza Pan szacunek u piłkarzy też sylwetką, bo, bo ta jest imponująca? Zaraz też zapytam o, o trening, który prowadzi do takiej sylwetki. Yy, no tak, no wiadomo, że dzisiaj wszyscy sędziowie dzisiaj są atletami. Tak naprawdę to się zmieniło Ale już parę, się ładnych, parę ładnych lat temu. No może ja troszkę więcej do tego przykładam <laughs> uwagi. Ja też, też chyba genetycznie, bo ja jakbym mnie tylko tak zamknął na siłowni, to jak mnie wypuścił po miesiącu, to, to byście mnie nie poznali. To na poznali. zawody kulturystyczne. To byście tak? mnie nie poznali. No tak, taką mam genetykę że rzeczywiście, jak gdzieś pójdę, to od razu się robię, pompuję się i, i, i jestem duży, ale to też przeszkadza, bo. Ja byłem gdzieś tam był moment, że przesadzałem i, no tak. i, i, i to trzeba równowagę bo prawda. jednak człowiek dużo biega i, i to, jednak przeszkadza, to jednak przeszkadza w bieganiu. Ale rzeczywiście zawodnicy bardzo często gdzieś tam podkreślają, że, że, że dobrze wygląda. ramo. No. 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 zawsze się śmiał w jak przyjeżdżaliśmy mówię, kurde, samą, co ty bierzesz i wiesz, nie sprawdzę. to ja mówię, nic nie miałem, dobrze się żywią. I, i, ale, ale wiem też, że to jest duży respekt od piłkarzy w naszą stronę i to z tego względu, że wiedzą, że to nie jest za darmo. To jest jednak gdzieś tam dużo pracy, to jest dużo poświęcenia, żeby, żeby tak tam o siebie dbać. Po drugie też jestem mężczyzną. To każdy, każdy facet chce dobrze wyglądać, normalna, normalna sprawa, więc robię to też, też dla siebie, a poza tym no, jako sędzia mam jedno narzędzie i tym narzędziem jest moje ciało. Także... No i dla żony jeszcze pan to robi na pewno. Nie? No na pewno. <laughs> jest, pan, jest pan fanem takiego treningu motorycznego? Jaki to jest trening, który Pan. My sędziowie, sędziowie generalnie bardzo e, sobie zmieniają ten trening. On jest, on jest naprawdę tak różny, tak inny, e, od biegania, którego musi być bardzo dużo, mhm. co, jest, no, co jest normalne. Po jakieś rzeczy właśnie crossfitowe. No, ja też gdzieś tam mam swoją odskocznię, Wybieram sporty walki, więc, więc też w tygodniu gdzieś tam jestem po, po kilka razy w ringu, tak żeby gdzieś po pierwsze. To jest też moja druga pasja, więc, więc tam się tam się tam się uwielbiam e, zmęczyć dostać czasem po głowie e, i oddać czasami, um, ale do tego, do tego dochodzi oczywiście bieganie, dochodzi jakaś lekka siłownia, chociaż ja już zmieniłem na siłowni nie chodzę praktycznie wcale, mhm. tylko crossfit e, gdzieś tam e, delikatnie plus, plus codziennie codziennie praktycznie drążek w domu i, i, i to, naprawdę, to naprawdę wystarczy dlatego jak czasami mnie ludzie pytają, o, bo ma daleko na siłownię, załóż drążek i rób pompki i zobaczysz zobaczysz co się będzie działo co się będzie działo z ciałem. Waga własnego ciała wy wystarczy, nie? Wymówki ja ja to Marcin, jak nie lubię wymówek, to zawsze, zawsze można coś coś się znaleźć. Ten trening jest o tyle też fajny, że możemy sobie go modyfikować, że, że dostajemy dwa, trzy takie scenariusze, takie treningi, jeden z UEFA, powiedzmy i drugi z Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie jest Grzesiu Krzosek, nasz fitness coach i, i my sobie wybieramy to, co jest fajne, bo też tak jest, że nawet kiedy masz trening biegowy, to są treningi, które lubisz troszkę bardziej jest są treningi, które lubisz troszkę mniej. Trzeba pamiętać, że sędzia ma tą trudniejszą sytuację, bo trenuję sam. Zawodnicy jednak, jak masz grupę 25 ludzi, jest fajnie, są żarty, ktoś Jasne. komuś założy dziurkę, pożartują, jakiś zakład. A Ty, czy jest 39 stopni, czy jest minus 10, ubierasz się, idziesz sam, biegasz. To też oczywiście powoduje, że żaden z nas nie płaczesz. tu to, 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 to się kształtuje charakter. Idziesz, biegasz, są święta, yy, zakładam dres, przyjeżdża rodzina, no weź zostań jeden dzień. Mógłbym zostać, ale jakbym tu został, to później czegoś może zabraknąć. i idziesz na tą godzinę pobiegać, poruszać się, zrobić jakiś trening, nawet jakiś siłowy. Także to są takie rzeczy, które budują Cię, to są właśnie te elementy, które budują Twój pancerz, Twoją siłę, Twój charakter. Coś, co później może zdecydować właśnie w jednym momencie, w jednym meczu, w jednej sekundzie. Że nie poddasz się, nie przegrasz jakiegoś e, zdarzenia z, z piłkarzem, bo wiele razy jest tak, że dobiegają i mamy, mamy wiesz, e, zdarzenie jeden, one against one. I generalnie patrzysz sobie w oczy i jest ogień. I później, zależy u kogo ten ogień jest większy. O jeszcze jedną rzecz muszę pana spytać o rok 2021, ten popandemiczne euro. Mhm. Pana tam nie ma. Pojawia się taki moment, że. Diagnozują Pana jakieś tam problemy z sercem, czy przeszło Panu przez głowę, że to może być koniec tej ukochanej Pana roboty? Tak, no takie były pierwsze, pierwsza diagnoza, diagnoza że, że, to może być w ogóle koniec i tak dalej, ja tak, chociaż ta pierwsza tak do mnie w ogóle nie, mhm. no, no, są gada w ogóle, to zna się na robocie jak jakieś na okręgówce, jak, jak sędziowałem początek, ale, ale tak później tak zaczęło dochodzić, że ten, to, to było rzeczywiście jakieś tam zwariowane, bardzo duże, nawet przy, przy siedzeniu na kanapie. No ale później w marcu tak można powiedzieć, marzec doszło do mnie, że, że generalnie no, euro jest bye bye to na 100% mimo gdzieś tam walki i to już później, później już tak sobie poukładałem myśli, żeby w ogóle o tym nie myśleć, postanowiłem, że na pewno na, w czasie euro z rodziną jedziemy na wakacje, tak żeby po pierwsze tego nie oglądać, nie denerwować się, bo ta myśl bo była najgorsza, że wiesz, żebyś tam był, że mógłbyś działać coś fajnego, coś dużego, a ciebie nie ma, więc wolałem pojechać, nie oglądać. Pojechać sobie na dwa tygodnie i tam, nie wiem, wyskoczyłem dosłownie na dwa mecze gdzieś tam, bo mnie kolega wyciągnął. Za granicą się spotkaliśmy, a dawno się nie widzieliśmy, więc wyciągnął najłatwiej na co, No, pójdziemy na mecz. No dobra, pójdziemy na mecz i obejrzałem mecze, mecze Polaków z, z kibicami Polskimi, którzy gdzieś tam mnie szybko rozpoznali i, i obejrzeliśmy gdzieś tam sobie razem. A tak no, starałem się już później tylko jak najszybciej wrócić, bo to było dla mnie najważniejsze i tak, data, ta data, ten lipiec, połowa lipca tak naprawdę był bardzo, był bardzo realny i, i to był cel numer jeden. A to jest też inaczej, jak już sobie pokładasz w głowie, że tu Cię nie ma, nie, trzeba walczyć o to, żeby wrócić, na, wrócić na, na tor, wrócić do tej dużej piłki. No to też się zupełnie inaczej. I, i tak to w życiu czasami jest. Wtedy, wtedy byłem wściekły, wtedy byłem zły i zrozpaczony, że uciekło euro. Mhm. No, a życie miało inne plany i napisało inny scenariusz, i chyba nie można narzekać. I szybko, to już na, zdecydowanie na koniec. Żona Magda, córeczka Natalka i syn Bartek, tak? Tak jest. I jak z nimi? Wszystko w porządku? Żona najważniejsza, rozumiem, tak? Nie wiem, no najważniejsze są no zawsze dzieci, no. ale cała rodzina jest ważna, bo cała rodzina bardzo dużo, bardzo wiele dla mnie poświęciła. Taka jest prawda, że całe nasze życie kręci się wokół sędziowania. Mhm. Nie można nawet zaplanować wakacji normalnych, jak normalni ludzie. Wszyscy widzą tylko te takie pozytywne strony, ale, ale nie wiedzą, że na co dzień to też jest ciężkie życie, kiedy masz coś zaplanowane, ale za chwilę masz kolejne obowiązki, musisz gdzieś jechać, nie możesz odebrać dziecka ze szkoły i, i ktoś powie: no, Boże, jaka trywialna rzecz, może i trywialna, ale, ale taka podstawowa, która powoduje że rodzina czuje się bezpiecznie, bo wie, że, że ojciec Jasne. jest zawsze na miejscu i to są ważne rzeczy, które gdzieś trzeba było sobie poukładać. A materia ma lat? 11. A Bartek? Bartek już jest dorosły chłop, ma lat, ma zaraz w, w, w czerwcu. A, a, a idzie w pana ślady? Nie, 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 jest totalnie zainteresowany. Sędziowaniem? Nie, 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 nie. trzeba być wariatem, wysłuchiwać tych wszystkich <laughs> rzeczy i, i tak dalej, także, ale może i lepiej... Je. Śmiałem się tak właśnie z Coliną o tym, czy, czy, czy chciałby, żeby na przykład jego syn był sędzią. bo absolutnie nie, i tego samego życzy mi, powiedział właśnie, że nie chcieliby nigdy, żeby, żeby twoje dziecko był, było sędzią, bo to jest taki stres niesamowity, że coś strasznego. że także... tak mówią też. No to że, że ja myślę, że oni mają, serować, jeszcze, tam... oni mają jeszcze większe, większe ryzyko, więc, więc można, można ich zrozumieć. także. Wszyscy już się nauczyliśmy żyć z tym, że, że możesz być za chwileczkę wszędzie, na, w każdym innym kraju o każdej godzinie i nie wiesz kiedy dostaniesz telefon, że musisz gdzieś jechać, kiedy dostaniesz jakieś zaproszenie, że musisz gdzieś jechać. Także, także ja, to, ja to też doceniam i, i zawsze podkreślam, że to. I tu jest Pana Łaza, tu w słupnie, prawda? Tak, tu słupno-płock, bo można powiedzieć, że no w Płocku byłem urodzony i wychowany. Ale rozmawiamy tutaj... gdzieś w słupnie, tak. Bez... A tak ale tu mieszkam od 15 lat i, i to jest naprawdę fajne miejsce na Ziemi. Oddech? Do... Tak, zdecydowanie. No, kiedy wraca się z tego dużego świata, tutaj to jest też bardzo fajne miejsce do życia. Bardzo zielono. Tutaj też trenuję obok w lesie dużo częściej niż na boisku, tak naprawdę, piłkarskim. Wtedy mam fajnie spokój, ciszę, nikt mnie nie zaczepia, bo wiadomo, no, ciężko jest pójść na siłownię na przykład potrenować, bo wtedy nie ma treningu. Każdy chce gdzieś podejść, porozmawiać, a też nie chce być niemiły, albo nie wiem, ktoś pomyśli, że może arogancki, a nie rozumie po prostu ktoś, że ja mam właśnie te półtorej godziny na to, tak. żeby zrobić trening, a każdy chce coś usłyszeć, coś zobaczyć, dlatego to mnie tak wygoniło z siłowni, można powiedzieć, bo, bo ciężko. Stąd e, ten drążek, ciężko, nie? ciężko znaleźć, no. skąd ten drążek? No, na, w ringu jest łatwiej, bo tak. no, nie ma czasu na gadanie, a dwa ze szczęką wy, ze sztuczną szczęk się, źle się mówi o dwa, jak zaczniesz mówić, to staniesz zaraz gąga i, i, i nie ma czasu. Także wolę zdecydowanie tam iść i, i, tam, i tam potrenować. Bardzo dziękuję, Szymon Marciniak, był gościem Adycji Login Aktywni. Mam nadzieję, Panie Szymonie, że jeszcze kiedyś pan do nas spadnie. Jest taka opcja. <laughs>